We wsi sąsiadka na terenie gminy Słów znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko Sutjejsk. Dzięki wieloletnim badaniom archeologicznym gród w sąsiadce jest jednym z najdokładniej przebadanych grodzisk na Zamojszczyźnie. Na terenie średniowiecznego grodu odbywa się piknik archeologiczny, który ściąga liczną rzeszę turystów. Przybyli mają okazję zobaczyć występy grup rekonstrukcyjnych z czasów średniowiecza, pokazy tradycyjnego rzemiosła, występy zespołów ludowych, wystawy rękodzieła oraz mogą posmakować tradycyjnej kuchni. Dzięki wybudowanej w bieżącym roku plaży w Kulikowie gmina Sułów pojawiła się jako świetne miejsce do odpoczynku na turystycznej mapie Zamojszczyzny, przyciągając turystów oraz wielbicieli sportów wodnych z całego regionu. Od przyszłego sezonu przy plaży funkcjonować będzie także wypożyczalnia kajaków. Swoje miejsce w Kulikowie znajdą więc zarówno miłośnicy plażowania, jak i aktywnego letniego wypoczynku. W ramach inwestycji powstał również pomost, szereg drewnianych stolików pod słomianymi parasolami, altana, wypożyczalnia sprzętu do sportów wodnych oraz dwie przebieralnie. Kąpielisko Moczydło w Nieliszu jest już znanym turystom miejscem do letniego wypoczynku. W miesiącach wakacyjnych kąpielisko odwiedza ponad 4000 osób tygodniowo. W ramach inwestycji w pobliżu plaży znalazły się trzy drewniane altanki pełniące rolę deszczochronów oraz budynki socjalno-sanitarne. Entuzjaści sportów wodnych mają możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego, rowerków wodnych, kajaków lub desek windsurfingowych. Dla łodzi i innego sprzętu pływającego udostępniona jest przystań wodna wraz ze slipem. Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim niewątpliwie wzbogaciła ofertę turystyczną gminy Nielisz. W ramach projektu powstały m.in. sale ćwiczeń siłowych, sauna, kuchnia i bar, sala szkoleniowo-konferencyjna, sala do ćwiczeń fitness, sala wypoczynkowa, pokoje noclegowe dla 14 osób wraz z łazienkami, dwa punkty widokowe, altana z grillem, dwie altany wypoczynkowe, tężnia solankowa oraz siłownia zewnętrzna. Rewitalizacja XIX-wiecznego kompleksu dworskiego stała się ważną inwestycją na trasie Green Velo. Dwór urzeka swoim wyglądem i przyciąga turystów.